chodzą właśnie kurwie w święta, tak? Bo na co dzień chodzą tak ubrani normalnie jak wy. Dzieci do szkoły chodzą tak ubrane jak wy, ale jak przychodzi niedziela albo jakieś święta, to dzieci też zakładają takie stroje i dorośli zakładają takie stroje i idą na swoje uroczystości bądź do kościoła. A mieszkają, już wam pokazuję, jak wyglądają domy. Tu są młode dziewczyny, które jeszcze za mąż nie wyszły. Mają na głowach, kobiety, które są zamężne, mają chusty, natomiast młode dziewczyny mają... Cugo. To się nazywa cugo. Tak? Takie cugo po naszemu nie można powiedzieć. Dziewczyny. A w każdym kucharskiej cugo to cała ozdoba, wstąż, piękne. Moja babcia ma takie lalki. Tak? Te lalki sobie gdzieś kupiła? Być może twoja babcia jest kurbiarką z pochodzenia. Przepytaj swoją babcię. Jak się nazywa? Co tu mogła powiedzieć w nazewnictwie? Czułko. Tutaj ta kamizelka damska, czyli ta nasza, to się nazywa Wystek. Nasz zespół kurpiowski, który śpiewamy, nazywa się też Wystek. Wystek, tak nazwali. Wystek. Oczywiście fartuch. Fartuchy w jednej części, w niektórych częściach kurpi były haftowane w kwiatuszki drobne, kolorowe. W niektórych były właśnie w koronki wstawiane. Im bogatsza kurpiarka, tym miała szerszą spódnicę. Pomyślicie, co to za kurpie? Skąd te kurpie? Dlaczego nazwa kurpie? Otóż ta kurpie, którzy tam zamieszkali, no byli biedni. Jak wyjechali do tej puszczy, musieli okarczować, musieli sami się żywić. Musieli sami jakieś zwierzęta hodować, zajmowali się myślistwem, rybołówstwem, to co złowili, co upolowali, tym się żywili. Wracając do tradycji i do robienia kwiatów kurpiowskich, to te kwiaty są wykorzystywane w okresie wielkanocnym do robienia przepięknych palm. Te palmy, zobaczcie, jak pięknie one wyglądają. Są olbrzymie, w Myszyńcu, w Łysych, w Rozogach już teraz organizuje się takie konkursy na największą i najładniejszą palmę. Aha, w każdym domu, na kurbiach, w moim rodzinnym też, na wsi, gdzie się wychowałam, był tak zwany święty kąt. W rogu domu, w rogu mieszkania, w największym pokoju, stał stoliczek, była tam Matka Boska, figurka Matki Boskiej. Przy tym stały kwiaty albo palmy i przy tym, w tym świętym kącie, tam ludzie się modlili wieczorami, tam klękali, to było takie święte miejsce,